przewaga po stronie BSF-u, ale mam wrażenie, że takich naprawdę dogodnych sytuacji bramkowych póki co jak na lekarstwo. Machałowski miał teraz bardzo dużo szczęścia. Jeszcze powalczył Machałowski! 1-0 dla FC Reiter. No nie liczy się ilość ataków, tylko skuteczność ich finalizacji. Pedro Pereira! 1-1! Kapitalne uderzenie Pedro Pereiry. No i dokłada kolejne trafienie do tego swojego już bogatego dorobku w tym sezonie. Naparło. Kraśniewski, ależ się odwrócił! Wędzony, Zabalczeta. Zabalczeta! Bardzo dobrze naparło. Dotrzymują kroku, dają radę na tle BSF-u. Jak na razie podopieczny Dmytro Kameko. Tylko no właśnie pytanie, czy tych sił, czy tej koncentracji wymaga, wystarczy? Do końca spotkania Biel! Co za gol! Co za akcja! Coś niesamowitego, że w tej sytuacji piłka znalazła drogę do bramki! No i zobaczmy, w jaki sposób rozegrają ten rzut wolny gospodarze. Leszczak Biel! 3-1! Jakie to wszystko jest proste, można by powiedzieć! Po raz drugi Łukasz Biel! No i zobaczmy, doskonała szansa do tego, aby podwyższyć prowadzenie. Leszczak bezpośrednio na bramkę, broni, naparło! Dobitka Łukasza Biela! I mamy hat-trick w wykonaniu tego zawodnika! 4-1! Na parkiecie w Bochni. Zobaczmy, Budzyn ponownie górą. Elsner. Szczepaniak broni. Zabalczeta na prawą stronę boiska. Przybył. Wojciech przybył w drugie tempo! Łukasz Biel po raz czwarty, co za forma strzelecka tego zawodnika! Szczepaniak. Solano, dobre przyjęcie piłki, Gilbert Solano indywidualnie, Solano! Solano! Broni Kevin Kolar. Zobaczmy, jeszcze kontra PSF-u, Minor Zabalczeta. No ale tym razem można powiedzieć zgaszony przez zawodnika FC Reiter. Machałowski w poszukiwaniu Kraśniewskiego. Jeszcze Machałowski. Kraśniewski, słupek ratuje BSF. Elsner. Szczepaniak. Pablo Rodriguez. Elsner. Pablo Rodriguez. Uderzenie. Przyniósł teraz korzyści ten wysoki pressing. Ostatnie sekundy tego spotkania. Iwan Petrowicz. Zobaczmy, Dorożkiewicz. No i mamy koniec tego spotkania. Bardzo pewne zwycięstwo podopiecznych Antuna Bacicza. 5-1. PSF ABJ Pochnia pokonuje FC Reiter Toruń. Czterokrotnie do siatki trafił Łukasz Biel. Jedną bramkę dorzucił jeszcze Pedro Pereira. Natomiast dla drużyny gości jedynego gola zdobył Kacper Machałowski. Bochnia wraca na zwycięską ścieżkę. Było 13 meczów z rzędu bez porażki. W ostatniej kolejce przegrana z grupą inwestycyjną lepsze Arcof Leszno. No i nie można było lepiej zareagować na to przegrane spotkanie, jak właśnie dzisiaj pokonać zespół FC Reiter Toruń.